poszedł do przewodów regionalnych, to po ukończeniu technika elektryka. No tak, ale może szedł na te finansowane, gdzie oni finansowali te szkolenia, nie? Jak oni finansują szkolenia, to sobie mogą takiej rzeczy życzyć. Ale jak ty idziesz prywatnie na takie szkolenie i płacisz za to, to... Maszynistą na starych lokomotywach i buchnęła mu para i stracił oko. No niestety, takie były te parowozy, no, że łatwo można było dostać już czerpu na zdrowiu. No nie miał nikogo z rodziny kolejarza, a... Naprawdę, aż taki... Może być konduktorem chyba. No konduktorem to wiadomo, że można być, no. Ale to jest za frajne bycie konduktorem. To idziesz i sprawdzasz bilety, użerasz się z pasażerami. To nie. To jest ciężka robota. Podziwiam, ja bym się nie odnalazł w tej robocie. Ja mam trzy cele w moim życiu, które mogę zawodowo wykonywać. Jedną z tych rzeczy chcę robić w swoim życiu, czyli albo zostać pilotem, albo zostać maszynistą, albo być kierowcą zawodowym. To są trzy rzeczy, które w moim życiu mogę osiągnąć. Jedną z tych rzeczy chcę robić. Zobaczymy, co mi przyjdzie i co mi będzie pisane. Tyle. Znam zarobki maszynistów i wiem, że się opłaca. Na pewno się opłaca, no jednak jest to robota ciężka, no i odpowiedzialna przede wszystkim. Kierowcą zawodowym, jak już to ciężarówki, no na początku busa na pewno jakiegoś takiego towarowego. No od razu no, nie można iść, no prawo jazdy na ciężarówki się idzie, jak się ma 21 lat, najbardziej się to opłaca. A do tego czasu by trzeba było coś robić, no zobaczymy, no na razie idę na studia. Na kierunku na pilota, no udało mi się tam dostać, zobaczymy czy się powiedzie czy nie. Iść na maszynistę, bo chyba teraz maszynistów mają słaby wzrok. Mówię, nie wiem jak to jest do końca, nie wiem. No właśnie, ma tyle dobrze, że nikt mnie nie dyryguje. No i to mi się właśnie podoba w tej robocie. Ja nie mogę mieć czegoś, kto by mi nad głową stał. Ja takiej roboty nienawidzę. No ja bym nie mógł mieć kogoś tak, żeby mi stał nad głową i mówił to rób. A tylko mówię, na kierowcę czy tam na takiego maszynisty bym się nadawał.
nie znasz, to proszę się nie wypowiadaj, bo wprowadzę żywa. Też mi się doń wydaje, że większość maszynistów nie ma słabego wzroku, no ale... No dobra. To mają sprawdzenie wzroku. Tylko jakie są kryteria tego, nie? Do ilu? Do ilu można mieć wady wzroku? Jest to właśnie, do ilu można mieć? Grze mam. W jakiej grze? W Train Raverze? Musisz widzieć tylko tarcze i semafory? Tyle nic więcej nie wymagają. To było w miarę ostre hamowanie. Nie tylko jak dobrze pamiętam. Przejezdania są podzielone. Dopóki człowiek sam nie pójdzie do lekarza, to się nie dowie. Opisy się zmieniły. Ja się kiedyś gdzieś czytałem, że trzeba mieć idealny wzrok i idealne zdrowie. Ech, a skoro nie trzeba mieć. Dobra, my teraz musimy się zapoznać z rozkazem pisemnym. O! Tak. Musimy się zapoznać z rozkazem pisemnym. O! I właśnie to zrobimy. W czasie, kiedy mamy postój, tak? O! Już go widzę przed sobą, wy go jeszcze nie widzicie. Za dużo razy, o! Dobra.
Ojejku, nie tak wysoko. No i czemu nie widać? To widać, a tego nie widać. Ta ilość to robi wrażenie, tak, robi wrażenie. Dobra, zrobimy to w taki sposób, nie? Wodzi podziw. Więc ten rozkaz pisemny, o, zresztą widzicie, drodzy Państwo, na czacie nie będę czytał. Na posterunku na szlaku Jarzy Janki Kujacin od kilometra 30650 do kilometra 30290, prędkość najwyżej 50 km na godzinę. Roboty torowe na torze drugim. I to tyle. Maszynista Szymański, dyżurny ruchu Kowalski. Aha. No niech pan sobie zrobi. No. Kanapeczki przydadzą się. Dobra, kilometr 30650 na 290. To można już zamknąć w takim razie. I czekamy na wyjazd do 9:50. A bo tu jest jeden tor zamknięty swoją drogą. Aha. Co opóźniony jest? Do Ostrawy, a. Byku, byku. Byku, byku, byku jedzie. Byku sporo wagonów wciąga. O, nawet załadowany drewno. I hamuje. Ciekawe, czy zahamuje delikatniej ode mnie. Pewnie ja. Ja dużym wyrżnął jak. No a ten tak o. Delikatnie z tym hamulcem się posługuje. Nie, tyś to nie, delikatnie to on nie zahamował. 15-115, na razie do semafora i za chwilę będzie dalej. 97-115. Właśnie o ciebie chodziło, żebyś w miarę możliwości, bo tylko jeden tor wolny, żebyś mógł przejechać. Tylko jeden tor wolny, żeby mógł przejechać, a? Cargo Nitra. No tutaj też jakiś towarowy, o wojskowy nawet, o dziwo. Ciekawe, czy wojskowy szybciej ode mnie pojedzie. Nie
No ludzi odcinać toru jest zamknięty, nie da się powiedzieć. O, na Ukrainę. No, na Ukrainę pewnie. Gdzie indziej. A jedzie teraz ten do Intercity. Ojej. A sobie poczekam. Dobra, wyłączamy przetwornicę. Jak ten był, ma więcej koni niż ten samochód opancerzony. No, ten byk ma więcej koni niż ten samochód opancerzony, ja? Ale dyszcz pana. Czy oni tak ładnie stoją, tylko ja tak daleko od tych semaforów. Muszę podciągnąć. Jak włosy. Dobrze. Panie, ale proszę mi tutaj nie stukać. Poczekamy, pospieszny jest już pod wjazdem. Nigdy nie wiem, albo kontenery? No kontenery to pewnie jakimś tym. Takim świniem wysokim. Ale auta jak kładą? Wie pan co? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czy to może w odboku jakąś rampę mają i tylko podjeżdżają wagonem i wjeżdżają samochodem na to? Nie wiem. Że w maszynie, to nie wiem. O, nawet dwa wagony klasy drugiej. Ja mam. Legnicy do Jarzynianki. Regionalny 630-154. Heh. Fajny. LE. Jak jest ta rampa na końcu toru, to tam wjeżdża ich na wagony, aha. Takie buty. No ja ten pośpieszny, co tu już nie wiem, pod wjazdem był, to nie on jest. To dopiero. Na jaki ma wjazd? Na S2? Jo, na S2. Chyba ono wprost. Regio to ja w rozmaku jadę. Aha. No nie wiem, jak oni to układają. No w maszynie to się normalnie skład wczytuje, no. To raczej ich nie układają, nie ładują, nie? Tylko się wczytuje skład, na którym jest ustawiony ładunek samochodu. Się wybiera. Ładunek i ilość, nie? Kontenery, inna fleś. To sam.
Anteny Emirates nawet jest. Fiat Hepak można sobie zapakować. Transocean. Fiat Transocean. Dobra, bo Intercity wjechał. Dobra, panie, bo już jest 54, nie? Mamy 5 minut opóźnienia. O, pogoda się wypogodziła nawet. Już nie pada deszcz. Aż słoneczko świeci. Murek prawie nie ma. Mamy obiec. No to jedziemy. Torkowie zamknięty. Dalej jedziesz po lewo. Dobra, zacznijmy jeszcze raz do tego rozkazu pisemnego. O. 3650 do 3290. Co ja żem? A. A nie, oddawaj pan myszkę. Ja mam myszkę. O, teraz jest lepiej. Panie, bo myszki nie widziałem, co to się wydarzyło. Czemu to mi pokazuje zero na godzinę? U góry, że nie powinienem stamtąd wyjechać. Jak to? O, jest wymienione oświetlenie czoła. Proszę bardzo, świeci. Spakowałem się do szkoły, zdarza się. A czemu mi to źle się wydarzyło? Że mnie ten nie zaskoczyło, że wyjechałem. Czy w ogóle dobre, ja tu światło oświetliłem? Chyba ja. Chyba ja. Wyjechaliśmy do rozjazdy. Rozpędzamy się. To jest kilometr 34,5. Mamy 34,650 do 290. No, pera, jeszcze nadmiarówki poszły. Robiłem sobie na plecy i się spaliłem. Widzi pan, do szkoły się pan zapomniał spakować, o na dziecach pan zapomniał, że je pan wstawił. Ech. Te moje transmisje to tylko psują rzeczy, no. Tak, przede mnie. Oczywiście. Chyba za nudne. 33. Będzie tak 31, nie. 31 to nie, no tak 32. To będziemy gdzieś pomału zaczynać hamować. Biorę sobie pociąg w maszynie, a niech pan wybiera. Nie za fajne. Aha, czyli jednak niby fajne. Łyse pony, ale mam już plan.
zmieniło mi. No nie dobrze. Trzydzieści trzy dwa. Czemu 33,2? Panie, dawaj mi pan ten supel, bo mnie tu coś zaraz weźmie. 31,3. Oj. 31,3. To jeszcze trzeba ostro hamować. Co to ma być? Trzydzieści sześć, 50. Tu już powinienem zwolnić do 50. Nie, 70 ja. A co tam? No dziś roboty torowe. To już jest 30,290. Wolniłem, teraz można przyspieszyć. Jedź pan, jedź. Jednak dobre, ale spalone. No cóż, zdarza się. Nawet najlepszym się zdarza.